Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w Wiedźminie 3. Moi drodzy Państwo, patrzę, czy zegar płynie w grze, ale chyba nie, bo mamy określony czas na wykonanie tego zadania. Gdyby ten czas był nieprzyjazny dla nas, to byśmy mogli nie wyrobić, ale chyba stoi zegar, tak jak Wiedźmin zresztą stoi Szani. Gdyby się pozmieniały trochę proporcje na ekranie, to nie bądźcie zdziwieni, to wynika z tego, że mogę już teraz nagrywać w 4K. Nagrywam w 1440p, jednakowoż, bo 4K to jest trochę absurdalne, tak z PC-ta, jak i z konsoli. Wolę mieć wydajność lepszą. Nagrywanie w 4K jest możliwe, ale no, trzeba się godzić wtedy, że tych klatek jest mniej, nie? A dla Państwa przyjemności i dla mojej przyjemności lepiej klatek mieć więcej, nie? No, więc... O Boże, chyba tu będę bardzo malutki, ale to wszystko skoryguję z czasem. Na razie ruszamy wykonywać wiedźmińskie zlecenia i zadania. A od czego zaczniemy? Może gdzieś jest tyle przyjemności, których można tutaj zażyć? Patrzaj na tego głupola, jak się ugania za świnią. W najlepszym ubraniu się w błocie tarza. Okej, zabawy ze świniami to nie jest coś, co... Czy ja słyszałem w głosie Witolda odrobinę irytacji? Tak sobie przycupnęła? I tylko czeka na okazję, co? Jaką okazję? W krzyżu mnie łupie od zamiatania młyna. Tom przycupnęła. Jak to mówią, w starym piecu ogień gorze. Jakbym była w twoim wieku, inaczej byś śpiewał. W starym piecu? Ogień gorze? Kawalera Jagienka wybrała, że nawet trzewiczka ci z jeziora wyłowić nie potrafi. A ja, pływak, jestem pierwszy we wsi. Mówiłem ci. Zobacz jezioro. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz pływałem. Co oni tam robią? Zakładam, że to jest Jagienka. Widzieliście, co wyłowił? Stary garnek. Może jego dziewucha nosi na nogach garnki zamiast butów? Miałeś wyłowić mojego buta. Jak mam teraz tańcować w jednym bucie? Trza mieć buty na weselu. Szukałem, ale nie ma. Może w mule się zagrzebał. Sam się teraz w mule zagrzeb. Głupia zabawa. Kiepska sprawa. Co tu się dzieje? Bawią się w wyłowić bucik. Nie słyszałeś o tym? Nigdy. Na szlacheckich dworach nie ma takich zabaw. Na czym to polega? Panna wrzuca bucik do wody, a jej kawaler musi go wyłowić. A się kawaler nie spisał, zakładam. O! No, to proszę. Jeszcze nie koniec. No nie! Podoba mi się ta zabawa. Szani, dawaj but! Ja myślałem, że gacie ściągnął. Nie wszystkim, że mi na tobie zależy. Taki but to od razu... To w ogóle w mokrych butach potem, na weselu. Tylko mnie obserwuj, Szani. A myślałem, że znam wsiowe obyczaje, ale o tym z butem nie słyszałem. Skoro już go poznałeś, to może zamiast gadać, wskoczysz do wody i wyłowisz mój but. Jak zamoknie, to już na nic mi się nie przyda. Kurde. No nie, znowu ten błąd. Geralt nie chce zanurkować. O! No. Wziął i zanurkował. To jest zgubiony but numer jeden. Może złapiemy też zgubiony but numer dwa, bo czuję, że Witold Jurny jest na tyle, że i obie panny by tutaj chętnie zadowolił w sensie dostarczenia buta, rzecz jasna. To się okazuje poważniejsze zadanie niż przypuszczałem. Trzy buty wyłowiłem. Trzy buty. A propos tego błędu z nurkowaniem, to trzeba zapisać i wczytać. I wtedy działa. Nie wiem skąd taki... No nie, spopłyniemy, no może...
On zaraz znowu powie o wioskowych zwyczajach, co? No rzeczywiście, muł tutaj popachy. Widzę, że muliste dno nie przeszkodziło ci znaleźć mój but. I wszystkie inne, które zostały wrzucone do tego jeziora. Zawsze lepiej zrobić trochę więcej, choćby to miało iść na marne, niż trochę za mało i tego żałować. Nie znałam tej teorii. Jak się już zgadało o teorii, to może porozmawiamy o praktyce. Każdej pannie, której bucik wyłowiłem, mogę go wsunąć, jeżeli ona zechce. Na nóżkę, oczywiście. Jesteś bardzo wspaniałomyślny. No, nie mogę. Nie wiedziałaś? Chyba zasłużyłem na całusa, co? Pozanoś buty właścicielkom. Może któraś się skusi. Nie bądź zazdrosna, Shani, tylko żartowałem. Tamte mnie nie obchodzą. No nic. Poznajesz, co to jest, Kopciuszku? Mój but? Mhm. A teraz wystaw stópkę i pozwól, że ci go wsunę. Dziękuję. No, okej. Okay. Trochę chlupocę, niewątpliwie. Dobrze było popływać. Zróbmy coś jeszcze. Najlepiej coś szalonego. Bo ja wiem. O, kurduple grają w karty. Czyżbyś miał ochotę przepuścić trochę pieniędzy? Oczywiście, żebym chciał. Nie, Witold. Nie moich pieniędzy i nie w karty. Poszukamy innej. Dupę jeża. Imprezy. Dopiero Józek jak z miasta wróci, napij się z nami, kawalerze. Do lasu zawiózł. Za młodą parę. Dzieciaka oddali. Napijcie się z nami. Kobietom nigdy nie odmawiam. Za waszą urodę. No i twoją, Shani, oczywiście też. Zostańcie w zdrowiu. Niech ci szczęście sprzyja, biały wilku. No to musiał być niezły alkohol. Patrzcie. Skoro tak Geraltem ruszyło. A co to ma być, kurde, konkurs w żyganiu? Na tle tych kwiatów wyglądasz zjawiskowo. Kawaler chyba mnie z kimś myli. Dla mnie najważniejsza jest dojrzałość. Kobiety są jak owoce. Dosyć tego! Odstąp! Napalony się pijany. Nigdy z takiego połączenia nic dobrego nie ma. On chyba faktycznie chyba lubi wiekowe panny. Zbrojne bandy, co na podróżnych napadają. Coś tu jest. Ale chyba na górze. No, napijemy się. No to zdrowie panów krasnoludów! Niech wam się brody w szprychy nie wkręcają! Niech się szczęści młodej parze! Niech płodzą dziadki i niech im się darzy! No dobra. Mordę ogól! Pozwól, Shani, że pokażę ci, jaki jest prawdziwy żywit. Nie krępuj się. Trochę nie ma, mają różne flow, można by rzec. Może już wystarczy? Ale nie mogę się napatrzeć na Geralta. Ale robi. Ależ ty się poruszasz. Co za czar, co za wdzięk. Dziękuję. A to trzeba przyznać, jest w tym trochę prawdy. Shani też się poruszała bardzo zacnie. Tu coś na górze jest i mnie to wielce interesuje. A dlaczego pan ma takie dziwne oczy? Popatrz, ta drabina aż woła, żebyśmy weszli sobie na górę i pokonwersowali. No to chodźmy. Ale jak to? Tak po prostu? A jak inaczej można wejść po drabinie? O, kartę krowy znalazłem. Powiedziałbym, że miejscówka zajęta trochę. No to siądźmy sobie. Tak po prostu? No to słucham.
O czym chciałeś ze mną porozmawiać? Przepraszam, pokonwersować. No więc, w zasadzie to... Tak? Wiesz, chodzi o to, że... No, wyduś to z siebie. Ja... No właśnie, tak myślałam. Chodźmy na dół. Witold przyparty do muru wcale nie jest taki do przodu. Tak myślałam. O, nie śmielasz mnie. Krowa, co dużo ryczy, mało mleka daje. Do tej pory miałem do czynienia z prostymi dziewkami. A ty jesteś panią doktor. To chyba dobrze, że nie od razu tak cię, no wiesz, tylko bardziej romantycznie. Chodź już, chodź. Mieliśmy się bawić, więc się bawmy. Wszelki duch wieczny ogień chwali. Wstyd przynosi Geraltowi ten Witold jednakowoż. Czekał tutaj na pewno, bo sama go widziałam. Można wam jakoś pomóc? Szani, moja kochana, nie uwierzysz, co się stało. Wydaje za mąż moją jedyną córkę. No to chciałam, żeby weselisko było porządne. Dlatego zamówiłam prawdziwego połykacza ogni. Nigdy nie widziałam takiego magika. Panie, to są bardzo drogie pokazy. Przyjechał z samego Nowigradu. Nie będę żałowała pieniędzy na moją córkę. Rodzina pana młodego ma nas za biedaków. Ale przekonają się, jak bardzo się mylą. No chyba jednak się nie przekonają, bo połykacz przepadł jak kamień w wodę. Bo kundel pana młodego go pogonił. Przeklęty diabeł. Dobrze go nazwali. Ale spokojnie, duszko. Przecież pan Wiedźmin tu jest. Może on nam pomoże. Zanim zacznę moje wiedźmińskie śledztwo, potrzebuję kilku wskazówek. Powiedzcie wszystko, co wiecie. No więc, połykacz ogni przybył tutaj koło południa. Zjadł drugie śniadanie i chciał się rozejrzeć. Wtedy ten okropny diabeł go zobaczył i zaczął ujadać jak obłąkany. Dlaczego? Pojęcia nie mam. Nie spodobał mu się i już. Może wyczuł, że to połykacz ogni, a każde zwierzę ognia się przecież boi, nie? Jakby się bał, to by chyba uciekł, a nie gonił. To głupi pies i nigdy z nim nie wiadomo. Zerwał się z łańcucha i pogonił połykacza w las. Głupi i niegłupi, ale to pupilek naszego zięcia. Jak przepadnie, to będzie awantura. Nie musicie się już niczym martwić. Wiedźmin, to znaczy ja, znajdzie wam tego połykacza. To bardzo miłe, ale nikt nie wie, gdzie go szukać. Nie szkodzi. Wiedźmini, to znaczy my, mają swoje sposoby. No to jak wyglądał ten połykacz? Nosił taką charakterystyczną błazeńską czapkę. Po tym można go poznać. Znajdę go. Dziękujemy i trzymamy za słowo. Cudowna wsiowa logika. Zgodziłeś się pomóc, ale na pewno sobie poradzisz? Tak do końca to jednak wiedźminem nie jesteś. Ja poszukam tego magika. Ja, dobra? Tylko pamiętaj, nic mi nie pomagaj. Ach, to będzie przednia zabawa, ale muszę sam. Inaczej to się w ogóle nie liczy. A, niech będzie. Na twoim miejscu zacząłbym od znalezienia śladów tego psa i poszedłbym tym tropem. A, dobra rada, tak zrobię. A, Szani, idziemy z Witoldem szukać połykacza. Jakbyśmy nie wrócili przed północą, to... Spokojnie, wrócicie. Wierzę w was. No to idziemy. Ahoj, przygodo! Dobrze. A, 18 godzina. Że ten mutant znajdzie połykacza ognia. Czyli czas płynie sobie w swoim własnym tempie, żeby się dopasować trochę do naszej przygody. Rany boskie, co chciałem powiedzieć? No właśnie, cudowna wsiowa logika. Pies nie lubi ognia, a ten połykał ogień, więc... Aha, wszystko jasne? Okej. Okay. To tak jak orzechy włoskie mają kształt mózgu, więc na pewno są dobre dla mózgu. Są psie ślady, ale jakieś małe. A ten diabeł to musi być wielkie bydle, jak go trzymają w takiej budzie. Jak się nie ma, co się lubi, to się idzie po śladach, jakie są. No, to jeździ z cyrkiem, bo umie połykać miecze. Też umiesz? No, jest to wielkie bydle, to już wcześniej zauważyli. Pies wyrwał łańcuch ze ściany? Znaczy, że żreć mu nie dawali. Albo ten połykacz go tak strasznie wkurwił.
Dwa razy widziałem tak dokładnie obgryzioną kość. Raz w mrowisku, a raz jak przez tydzień nic nie jadłem, a potem złapałem kurę. No dobra, idziemy po śladach. Tylko one... Tak. Co, ktoś jeszcze matkę zgubił? Nie chce mi się łazić po psich tropach. Poczekam tu na ciebie. Dobrze, moja złota. Ja pobruszę, a ty poczywaj. Niedługo wracam. Myślałem, jak że będzie... Jak na razie nie dowiedziałem się zbyt wiele, ale się nie poddaję. Podoba mi się ta wiedźmińska robota. No dobrze. Zmierzamy w dobrym kierunku, na pewno. I tego się trzymajmy. Jezu, coś miał... Aha, właśnie chciałem powiedzieć, że myślałem, że będzie nużący to zadanie z tym weselem, ale to też trzeba przyznać, że potrafią pisać te zadania, te dialogi. Jestem ciekaw, czy w języku angielskim to jest takie równie zabawne. A może mnie to bawi, bo po prostu to lubię. Czapka połykacza ognia. To wygląda jak czapka połykacza ognia. Mówili, że jest błazeńska. Musiał ją zgubić, uciekając przed diabołem. Mam dwa wnioski. Połykacz jest tłusty i tchórzliwy. O nie. No, może są i to trafne wnioski. A jeżeli pies był wystarczająco duży, to niekoniecznie musiał być tchórzliwy, nie? Okej. Okay. Tędy pobiegł. Bo widziałem tam gdzieś w oddali, to może on być ten diabeł albo błazen, ale chcę to sprawdzić jeszcze dokładnie, bo może po śladach idąc znajdę coś ciekawego. Pewnie na drzewo wszedł. Wszedłbym na drzewo na jego miejscu. Jest i nasza zguba. Czy ja dobrze widzę? Ta pierdoła wlazła na drzewo, żeby się ukryć przed takim pieskiem? Najwyraźniej tak. Złaź stamtąd, człowieku! O nie! Ani mi się szy! Jeszcze mi życie miłe! No i co robimy? Siad. Ale moc! Gdybym taką miał, to by mnie wtedy, w noc śmierci, na pewno nie zajebali. Ty, a weź każ mu zrobić coś głupiego. Na przykład niech się turla. Nie. O, masz, ależ ty jesteś niemożebnie nudny. Dobra, sam to zrobię. Turlaj się. Zostaw go w spokoju. Ty, czekaj, a jakbym mu kazał zjeść własny ogon, to by zjadł, nie? Diabeł, Buda. No i co najlepszego zrobiłeś? Zepsułeś mi zabawę. Pobawisz się na weselu. Złaś, człowieku. Jak widzisz, pozbyłem się tego straszliwego psa. Na pewno nie wróci? Na pewno. Zawsze lepiej wymochać na zimne. Geralt, przecież ten dureń jest nawalony jak stodoła. Mam nadzieję, że wszystkiego jeszcze nie wypił. Uratowałem ci życie. To może chociaż dasz mi się napić? Ależ proszę bardzo. Ciekawy jestem, co pija połykacz ognia. Przed nim i odpowiem ci. Zaczynam rozumieć, czemuś się tu sam z nim zaszył. A no, przedni. A ja przed psem uciekałem. Psem, co ja gadam? Potwór to byłeś, diabelski. Dobrze go nazwali. Masz tu swoją czapkę. Zgubiłeś ją, jak uciekałeś przed psem. O, moja czapeczka ukochana. Przynosi mi szczęście. Zakładam ją przed każdym występem. Jak to jest, że człowiek, który na co dzień gra z ogniem, boi się takiego małego psa? To potwór był. Diabeł. Ta, już to słyszałem. Tchórz jesteś i tyle. O, wypraszam sobie. Nie jestem tchórzliwy, tylko ostrożny.
Wiesz, co by było, gdyby połykacz ogni nie zachowywał ostrożności? Pewnie usmażyłby sobie jęzor? Zgadłeś! No, to teraz już wszystko rozumiesz. W takim stanie o występach możesz zapomnieć. A w jakim ja niby jestem w stanie? Popatrz na siebie, Łajzo. Ledwo się trzymasz na nogach. Po pierwsze to bzdura, a po drugie do połykania ogni w ogóle niepotrzebne są nogi. W ogóle. Taka okazja więcej się nie nadarzy. Powiedz mi, jak się połyka ogień? O nie, wykluczyliby mnie z cechu. Jak chcesz, to cię mogę na ucznia przyjąć. Wtedy po pół roku się dowiesz. Nie mam tyle czasu. No powiedz, przecież miód razem piliśmy. Już jesteśmy prawie jak bracia. Wychlałeś mi wszystko. Żaden ty mi brat. O, ty tak ze mną pogrywasz? Niech ci będzie. Jak mi nie powiesz, to zostawię cię tutaj na pastwę dzików, niedźwiedzi i krwiożerczych jeleni. Wybieraj. To jest przemoc! Gwałt na artyście! Mów! Jest taki mazidło, którym nacieram sobie gębę przed pokazem i potem mogę łykać ognie, pluć ogniem, no wszystko mogę i nic mnie nie parzy w ogóle. To tyle? A gdzie to sztuka? Każdy potrafi nasmarować sobie gębę jakąś ochronną pastą. Dosyć tego! Najpierw mnie szczują psami, potem ten przychodzi, zabiera mi grzałkę i jeszcze obraża! Nic tu po mnie! Odchodzę! Nie chciałem go obrazić, ale to Hochstapler. Zrób coś. Dostaniesz dodatkowe pieniądze i masz iść na wesele. Czyś ty zdurniał? Przecież ten dusigrosz dostał już swoją dolę. Bierzesz czy nie? Przekonałeś mnie? Kutas bez honoru. Jak mawiał Olgierd. Wszyscy artyści to prostytutki. Wracajmy. Idziesz czy nie? No dobra, przecież idę. No to chodźmy na to wesele. Może znajdę jeszcze coś ciekawego do roboty. Nie chciałem używać znaku, bo jeszcze Olgierd... Olgierd. Nie odejdę na krok. W tym lesie na pewno roi się od dzikich zwierząt. Witold by jeszcze wpadł na pomysł, żeby temu kazać zjeść własny ogon, więc to na pewno nie byłby przyjemny widok. O nie, trzeba go chronić jeszcze, o! Sobie wybrałem. Matko, niedźwiedź! Niedźwiedź, chujnie niedźwiedź! Schowaj się, ślepy durniu! Ratuj mnie! Czyś ty kiedy widział niedźwiedzia w kształcie dzika? Mam słaby wzrok. Poza tym jestem płukaczem ogni, a nie przyrodnikiem. A tak, byłbym zapomniał. O właśnie, nawet nie zapytałem. Jak cię zwą? Dawid Afternsborough. Słuchaj, Dawid. Trzymaj się mnie, a nic ci nie grozi. Zabieram twoją zapijaczoną mordę na wesele. Idziemy. Proszę państwa, połykacz ognia się znalazł. Jam to nie chwaląc się sprawił. A co z diabołem? Jak to, nie wrócił? Wrócił, tyle że jakoś dziwnie się zachowuje. Siedzi osowiały jakiś, a życia w nim tyle co w marchewce. No nie wiem, może się wilczych jagód nażarł. Albo co? Uwaga, uwaga! Piękne panie, szlachetni panowie i wy, kochane dzieci! Zapraszam wszystkich na unikalny pokaz połykania ogni! Szani, chodźmy obejrzeć te sztuczki. Za życia nigdy czegoś takiego nie widziałem. Thank you.
Mam nadzieję, że mu się nie przydarzy nic przykrego. No dajesz. Byłem na pokazie przed premierą Wiedźmina. W takim byliśmy. Nie wiem, jak się nazywają takie miejsca, w których wszystko jest po staremu. Są takie stare domki, ludzie są poubierani tak właśnie. Takie inscenizacje jakby. No i tam takie byli też połykacze ognia. Bardzo to było widowiskowe, przyznaję. Lubię takie skoczne melodie. Idziemy tańcować! Z tego, co wiem, Wiedźmin nie przepada za tańcem. Dzisiejszy Wiedźmin uwielbia tańce, zwłaszcza z tobą. Chodźmy. Nie wiem, że tą szani zbałamuci łajdak. No to bawimy się na całego! Trzeba przyznać, że te białe rajtuski i te czerwone wstążeczki mają swój urok. Pomijając fakt, że bardzo są takie, kojarzą się z tradycyjnym strojem ludowym. A teraz specjalnie dla naszych nadzwyczajnych gości, Wiedźmina Geralta i jego uroczej partnerki Shani, muzykanci zagrają coś dla zakochanych. Wreszcie skąd się wziął? Coś do przytulania. O, Shani, czas, żebyś poznała moją romantyczną naturę. Co on tu kombinuje? Na pewno nic dobrego. W sensie, Gunter. Całkiem nieźle sobie radzisz. Powiedziałbym, że te białe rajtuzy to są takie nie do końca, w sensie one są chyba takie do ud tylko. Przy takiej partnerce nawet krzesło potrafiłoby zatańczyć. Jesteś też bardzo skromny. Staram się, ale jak trzeba, to potrafię działać z fantazją. Co za mieszanka. Kobiety pewnie to uwielbiają. No, nie chwaląc się. Tak, z ciekawości, powiedz, ile ich było? Sporo. I to nie byle jakie czupiradło, ale naprawdę kobiety z klasą. Oczywiście żadna z nich nie dorastała ci do pięt. Zdaje się, że muzykanci kończą grać. Wiesz, jak prawdziwy tancerz dziękuje swojej partnerce? Chyba nie. A to kurde cwaniak. Co ty wyprawiasz? Zwariowałeś? Zwariowałem. Na twoim punkcie. Umówmy się tak. Mówić sobie możesz, co chcesz, ale ręce trzymaj przy sobie. Dobrze? Nie gniewaj się, ale nie mogłem się powstrzymać. Nie gniewam się, ale następnym razem nie rzucaj się tak na mnie. Jak wiesz, długo pościłem, ale dobrze. Następnym razem zapytam. Shani? Mogę cię pocałować? Jesteś niemożliwy. Mogłabym teraz chwilę porozmawiać z Geraltem? Ale po co? On nie ma nic ciekawego do powiedzenia, to nudzisz. Bardzo cię proszę. No dobra. I co? Widziałeś, jak to rozegrałem? Nie spierdol tego. Jestem ciekawa, jak to jest, kiedy ten duch siedzi w tobie. Czujesz coś? Masz na coś wpływ? Czuję,
ale nie mam wpływu na to, co robię, ani co mówię. Czemu pytasz? Bo jestem ciekawa. Jak by to było, gdybym tańczyła tylko z tobą? Nie wiem, co by było, gdyby było. Pewnie w ogóle bym się nie dał namówić na taniec. Naprawdę? Nie mów tak do niej! Przecież wszystko popsujesz! W każdym razie do północy nie odpowiadam za swoje czyny. Rozumiem. Widziałaś człowieka, który zaanonsował dla nas, dla was, piosenkę? Tak, zdziwiłam się, że mnie zna. Chyba nie zostaliśmy sobie przedstawieni. Kto to? To jest właśnie Gaunter Odin, pan Lusterko. Ciekawe, co tu robi. Może po prostu trzeba go zapytać. Tak, skoro już tu się zjawił, powinniśmy z nim pomówić. A nie przyszło ci przypadkiem do głowy, że po prostu wpadł na wesele? Zapewniam cię, że on niczego nie robi po prostu, ani tym bardziej przypadkiem. Nie, no co jest? Miałem się bawić, a od 5 minut stoję jak kołek i słucham, jak gadacie. Wracam do ciebie. No, od razu lepiej. Chodźmy, Szani, nie ma co strzępić języka po próżnicy.